Państwowy rozpoczął obchody 95. rocznicy Cudu nad Wisłą. Uroczystość odbyła się przy pomniku Wincentego Witosa w Tarnowie. Przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, środowisk patriotycznych oddali hołd uczestnikom Bitwy Warszawskiej. Były kwiaty, przemówienia i powrót do historii. To jest jedna z bitew decydująca o losach świata, która zatrzymała nawałnicę bolszewicką idącą na całą Europę. To była bitwa, która decydowała o wolności Polski, Europy i wtedy zjednoczony, cały zjednoczony naród, wszystkie klasy, ze szczególną rolą Wincentego Witosa, pod pomnikiem którego stoimy, i Józefa Piłsudskiego, różnych przywódców. Potrafili się zjednoczyć, potrafili stanąć na czele państwa polskiego, zaangażować masy ludności. To spowodowało, że tragedia bolszewizmu nie dosięgnęła wówczas Polski i Europy. W tych dzisiejszych czasach również za naszą wschodnią granicą trwają działania wojenne. To znaczy, że w dalszym ciągu te zagrożenia, które były prawie 100 lat temu, że dzisiaj one wcale nie straciły na zagrożeniu i dzisiaj tym bardziej powinniśmy być razem po to, aby przywoływać tamte wydarzenia, ale również, aby dzisiaj starać się wspomagać właśnie chociażby Ukrainę. Moim zdaniem powinniśmy pamiętać o szacunku i hołdzie dla tych, którzy oddali życie i zdrowie, od tych, którzy potrafili się zjednoczyć i bronić ojczyzny, ale też nie traktować tego tylko w wymiarze historycznym 95. rocznicy, tylko czytać to jako przesłanie dla współczesności, potrzeby jedności. Patriotyzm to nie jest puste hasło, to jest głębokie przekonanie, że należy współpracować, należy współdziałać z każdym, nawet jeżeli ma się różne poglądy, bo coś, co nazywa się ojczyzną, jest dobrem najważniejszym. Dodajmy, że 15 sierpnia był również wyjątkowym dniem dla polskiej armii, bowiem w tym czasie obchodzono także Święto Wojska Polskiego.